Siemano moi drodzy, jestem Zygfrydku, a to jest niedzielny poranek, podczas którego gramy w Team Fortress 2. Ostatni dzień ze snajperem. Jakiś oficjalny valve'owski serwer, King of the Hill, ponieważ nie graliśmy chyba jeszcze żadnego King of the Hill ze snajperem. A jeśli w ogóle ostatnimi czasy jakiegokolwiek graliśmy, to było dawno temu. Oj, strzela do mnie jakiś gruby człowiek. Skoro miałem całkiem fajną serię, aż żałowałem, że nie zacząłem jeszcze nagrywać. No i zginąłem. Mówi się trudno. Valve'owski oficjalny serwer, Badlands, King of the Hill. Chciałem zrobić ogłoszenie, ponieważ gdy dołączałem, było tu 8 osób. Ale jak widzicie, serwer już jest pełny. Nawet Kudim nie zdąży dołączyć. Więc trudno dziś bez ogłoszenia. Mam nadzieję, że nie pójdzie nam źle. Połączyłem przed chwilą, jak widzicie, już zdążyłem zginąć 5 razy i zabić 5 osób. Więc nie ma tragedii. Mamy jakieś działeczko. Będzie uprzykrzać życie. Może... O, pięknie zdjąłem jego właściciela. Dzięki temu nie będzie nam uprzykrzał życia chwilowo. O, to jest ten szpieg. Słyszałem ten odgłos i biegł trochę za wolno. Jak na skauta. No, moim pytaniem brzmi, gdzie jest jakaś apteczka? Też był szpieg, ale on pewnie się zrobił niewidzialny, żeby mnie gonić. Albo i nie, olał mnie. No trudno. Znaczy nie, żebym narzekał w sumie, że mnie szpieg olał, nie? Ajajaj, no i trudno. A, słuchajcie. Odnośnie konkursu ze snajperem. Nie mam pomysłu po prostu. Najzwyklej w świecie. Więc prawdopodobnie nie będzie. A ciągłe mówienie, że jakiś wierszyk czy coś, to... Zauważyłem, że nie wszyscy mają na to wenę i się nadają, więc... I potem będzie, że... Jestem zbyt monotematyczny, jeśli chodzi o zabawy. Ale widziałem też, że tam trochę narzekania, że w sumie Darkness powinien wygrać, bo on był lepszy. Po części się z wami zgodzę. Ale potem Darkness, że tak powiem, przestał tam się bulwersować. Na początku napisał, bulwersowany komendarz, że był zły normalnie. Brzmiało, jakbym chciałbym mi czasem, gdyby mógł. Ale potem się trochę zreflektował, już takie sensowniejsze podejście miał i napisał, to dać dwa pierwsze miejsca. No i stwierdzam, że okej, to jest dobry pomysł. Ponieważ były tylko tak właśnie wśród wszystkich tych piszących tylko dwie osoby, które napisały coś sensownego. Obaj dostaniecie coś. Więc jeśli mnie pamięć nie myli, to był Razor, no i Darkness. Te dwie osoby niech się do mnie zgłoszą. W ogóle Razor musi napisać jaki ma nick na Steam, bo tego oczywiście nie wiem. Nie wiem, czy ma taki sam jak na YouTubie. Headshoci. Więc ta informacja mi się bardzo przyda. No i każdy z was może sobie wybrać jedną broń dla medyka z mojego ekwipunku. Oczywiście tak długo, jak nie jest to Strange, czyli Kurios. Poza tym wybór... Aj, nie trafiłem, wybór dowolny. Headshotik, gruby człowieku. Drugi headshotik, drugi gruby człowieku. No i dostałem ze strzały, co prawda nie był to headshot. Ty lamusie, snajperze, body shot, co ty sobie wyobrażasz? No, body shot, report i w ogóle. Da się w Team Fortressie raportować graczy? Chyba. Jest, nie? Zgłoś gracza, jest taka opcja gdzieś chyba. Nie właśnie. A w ogóle uzbrojenie, z jakim biegałem, to na obecną chwilę łuk, sikłondo i szachin szach. Dobrze pamiętam, szachin szach to się nazywa tak. Czyli więcej HP, więcej obrażeń, jeśli mam więcej HP, mniej obrażeń, jeśli mam mniej HP. O, Kudimowi widzę, udało się dołączyć. Zaraz się tu kulturalnie przywita. Albo i nie. Wow. To pójdziemy może ten. Jak widać, niebieska drużyna dość mocno ciśnie. Było głosowanie za przemieszaniem drużyn. Niestety większość się osób nie zgodziła. Nic na to nie poradzę. Ja głosowałem oczywiście na tak. Bo ja jestem zwolennikiem uczciwej rywalizacji. Jak mam, uważam, że jak mamy przewagę, to jest nuda. Aj, kurczę blade. No co za inżynier. Dobra, to może przełączymy się na bandytę z Włóczu. Nie będę brał snajperki na razie, bo tak jak widzicie, dość bojowo, że tak powiem, się poruszam. To też... nie ma sensu siedzieć, kampić i próbować ich zabijać. Skoro jak widzicie, nawet nie przejęli punktu, my go cały czas mamy. I tak, że jest druga czy trzecia runda już z rzędu. Spróbujmy ich pocisnąć jeszcze troszkę.
Gdybym wiedział, że tak będzie, to bym wybrał inny serwer, no ale cóż. Chciałem King of the Hill, a mam King of the Hill. O, tam jest wieżyczka. No właśnie, szpiedzy, bezużyteczni. Przydałby mi się generalnie ten plecak, który leczy, no ale... O, no i dupa, nie mam apteczki, nie mam sikłondo, więc się spaliłem. Niedobrze. A Kudim co, znowu gdzieś stoi i troluje? Nie, ła, wziął się do roboty, pobiegł gdzieś jak gruby, jestem w szoku. Jestem w szoku, że ruszył do boju zamiast stać na respie i trollować. To nie w jego stylu, czy to na pewno Kudim? A możliwe, że dzisiaj po południu byśmy nagrali kolejnego Unturned, czyli niezmienionego. Oczywiście zakładam, że cała ekipa będzie. To jest najgorsze w ogóle w nagrywaniu z konkretną ekipą na stałe, bo trudno tą ekipę zgadać, żeby była online zawsze. O, teraz jestem w czerwonych. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Woohoo! Let's go, medic! Let's go! Okej. Okay. Let's go, sniper! Let's go! Let's go! Tak, tak! Popieram tego pijanego jegomościa. Znaczy, nie wiem, czy pijany, ale ma jakiś taki głupi. Let's go! Let's go! No kurczę, headshot to nie był, ale przynajmniej go zabiję. Niestety Kudim się na mnie zemścił. To dlatego, że mówiłem, że się obija. Kudno. Ja go jeszcze dorobię, spoko. Najwyżej, jeżeli już będzie taka bardziej wyrównana walka, już nie będę mógł tak cisnąć, to się przełączy na snajperkę. Że no, wyrównana. Na razie widzę, że nadal niebieski team po prostu nas ciśnie. Nas ciśnie. Wyrównaną walką bym tego nie nazwał, no ale dobra. Dobra, zmienimy magazynek. No co za... Widzieliście, on to przeżył w ogóle mojego tego. Ale Kudim dostał headshota, widzieliście? Wyliczony co do sekundy. O, nie, 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 nie! Dobra, zginę. Kaszana. Dobra, spróbuj może się przełączyć dwóch na klasy. Ktoś mówi, że z klasyku można walić heady. No, można walić heady, ale to nie są już kryty, prawda? Widzicie, jest tu napisane zresztą brak krytycznych strzałów w głowę bez pełnego naładowania. Więc bez przybliżenia też mogę strzelać heady prawdopodobnie, tylko no nie będzie to takie łatwe. Let's go, Barney, let's go! Ten gościu mnie trochę irytuje. A, o, headshot, widzieliście? To jest Kudim, on ma taką metalową rękę. Haha, dobrze ci tak. Oż kurczę, blade. Wycofuje się, wycofuje się. No i czy ja się spalę? Gdzie jest apteczka? A tutaj. No to po co mi było tam skakiwać, no? Jest jakiś snajper z łukiem. O, i pyro też. Ach, niestety body shot, trudno. Nie można mieć wszystkiego, co byśmy chcieli. Trudno, znowu body shot, za bardzo się ruszał. Ale się boję jako snajper rzucić się na punkt, więc może spróbuję po prostu załatwić kogoś, kto się gdzieś tu wychodzi. Widziałem, Kudim tam biegnie. Nie załatwił snajpera. Znaczy nie, snajper go szpiega. Cholercia przeżył. No weź, że umrzyj. Ale nie farz, jakbym wbiegł na te schodki, prawidłowo to bym przeżył. No kurczę, tyle HP mu zostało! Nawet asysty nie dostałem, to niesprawiedliwe. Normalnie fart miesiąca to był. Niestety, jak widać, znowu trafiłem na jakiś kiepski team. Co to było?
Dostanę automatycznie zbalansowane. Aha, no to fajnie, będę zaraz gdzieś autobalansa. To dobrze, bo są strasznie nierówne, już pomijając fakt, że nas jest o 3 mniej. Ale tak swoją drogą, po co headshot, skoro nie zadaje krytycznych obrażeń? Nie rozumiem. W sumie pewnie chodzi o to, że obrażenia są takie same jak w ciało, więc to już nie jest headshot. Znaczy może być śmierć od headshota wtedy, jeżeli akurat przeciwnik miał tyle HP, za ile go trafiłem. No, ale nie jestem tak, wiecie, że grubego jednym headshotem zabiłem, że nie. Chyba, że naładuję na full. No, to spróbujemy teraz wyjść na balkonik. No to był świetny plan. Nie mam pojęcia, jak on to zrobił, ale bardzo mnie poirytował tym. A ja on tyle czasu czeka na ryspa, no chyba sobie robicie jakieś jaja. Wow, tak, gościu tam, a gościu laguje chyba ten kosmik. Ma całego jednego killa. O, tu jest woda. Czekaj, w innej wersji mapy tu nie ma wody. No walcz, tchórzu, co z tym łukiem tylko? Oj, do dupy. O, zabiłem go, nie wierzę. Aj, chciałem rozwalić mu ten zasobnik, ale nie wiesz. Mogłem jego trochę zastrzelić. Kosmin, za tobą coś strzela, jakieś działko, a ty sobie... Ach, ale on laguje, to jest tragedia po prostu. Olać go. Aj, nie trafiłem. No, jakim cudem, przecież strzeliłem i nie trafiłem go. Ten gość mnie wkurza, on tak strzela, w ogóle nie wiem, czy zauważyć tak dziwnie. Strzał i przeładowanie, strzał i przeładowanie. Nie wiem, czy to wykorzystywanie jakichś błędów w grze, czy co? Bo nie powinien móc strzelać podczas przeładowywania. Na bank jakiś cheater to jest. No body shot. Cholera, temu grubemu nic się nie stało. Znaczy, coś tam mu się stało generalnie, ale przeżył. Trudno, body shot, no nic z tym nie jestem w stanie na to poradzić. No ej! Jasny Quince zapyra złośliwa. Jeszcze mnie podpalił. Dobra, ale zdążyłem zdominować chociaż tego snajpera, z nim umarł. Jest to jakiś sukces. Trochę tam pomogłem, trochę tam zabiłem. A potem od tego ognia skinęłem. No jakiś broni, przez którą dostaję większe obrażenie od ognia, albo coś takiego. Minus 10 obrażeń. A, plus 20% podatności na obrażenia od ognia. O, to ja nie chcę pamiętać. To ja chcę plemienne ostrze, od niego przeciwnik krwawi, co prawda, nawet jak ma mniejsze obrażenia. W ogóle kiedyś moja ulubiona broń była, jeśli chodzi o ten. To jest dobre, generalnie jak chcemy snajpera jakiegoś, znaczy snajpera szpiega, bo nawet jak jest niewidzialny, a go trzaśniemy z plemiennego ostrza, to on wtedy krwawi i... O, go widać. No i dupa, niestety. Patrzcie, znowu tyle HP, widzieliście? To jest po prostu, Kudim to jest dzisiaj parciarz odcinka. O, szybciej, bo zostało mi już tylko 5 minut nagrania, gdzie mam tutaj grać. No ale patrzcie, teraz już jest bardziej wyrównana zabawa, bo udało się mojej drużynie przejąć huk. To już jest takie trochę uczciwsze. Nie, że oni przejmują 3 minuty i koniec. Aj, cholera. Mówię, że to wyskoczy za chwilę. No kurczę, i Kudim zaraz wyjdzie mi tymi drzwiami, jestem pewien, nie? No nie, no jakim cudem on to zrobił? Uniknął mojego super pro elo headshota. Jaki zes. Niemożliwe to jest. Po prostu nie wierzę, a Kosmin strzela gdzieś tam nie wiadomo gdzie. Co za niefart.
O, bardzo ładny strzał ze strzały. No ale w końcu tak było. No, nie wiem nawet, myślałem, że to będzie pudło. Przejmujcie ten punkt, powiadam wam. Może tam ktoś na balkonie wyjdzie. Szybko ten punkt, to przeżyjemy. No co za cholerny szpieg. Dobra, co prawda... O, nie zginąłem jeszcze, ale zaraz to się stanie. O, jednak nie, apteczkę mi się udało podnieść. No to było fartowne, trzeba przyznać. Ach, cholera, chyba go nie trafiłem w nogę. Ten teren tak skitrany pod mostem. O! Dobra, nawiałem. To jest nasz snajper, czy nie? Nasz snajper. Czyżby się mieli wygrać pierwszą rundę? Wow! Ajajaj, i jeszcze... Ale przeżyłem, to nie wiem jakim cudem to prawda. No co za niefart. No ludzie, punkt. No i przegrana runda. Jednak nie zdobędziemy pierwszego punktu. Ach. Ja chyba widziałem jakiś znaczek, że będzie teraz jakiś team balance. Bo 6-0... WTF, ja się pytam. Wracałem do czerwonych, dostałem do towarzystwa Kudima. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oooo, widzieliście jaki fartowny kryt? No to było niesprawiedliwe. A dosłownie ułamek sekundy im go trafił w locie i zabił. Na pewno. Dokładnie tak by było. To był po prostu duży niefart. Może na SMG znaczy PM sobie przełączymy na zwykły. On chyba strzela troszkę szybciej. No, i ma minimalnie więcej amunicji. 5 na magazynek. Jest większa szansa, że kogoś zabije. Wolę już olać te mini kryty za zabójstwo, a przynajmniej bardziej się cieszyć. Ciekawe, czy trafię headshota. No, jednak się da. Udało mi się wreszcie. To był pierwszy headshot bez zoom. No co za fart, widzieliście, który musiał podskoczyć. Gdzie tam ktoś nam jeszcze... LOL, widzieliście jaki scout brzydko czający się. Jaka mgiełka w ogóle. Czemu ty się tu strzelasz? This is gonna be a real piece of piss, you bloody fruit shop owners. Ile tych snajperów? Apteczka, apteczka, szybko. No kurczę, znowu milimetry przed tą apteczką upadłem. Dobra, ale generalnie czas naszego odcinka już widzę mija. Nasze niedzielne spotkanie powoli dobiega końca. Przypominam, żeby ten Darkness i jeśli pamięć się nie mieli Razor zgłosili się po jakąś broń nie Strange z mojego ekwipunku dla medyka. No i widzimy się jutro podczas poniedziałku ze szpiegiem. A teraz zginę i to będzie koniec odcinka. W sumie do tej śmierci widzę wyjątkowo blisko, to się tak cofnę, żeby nie było za szybko. Bo 7 HP to jednak lipa. Powinni wprowadzić kanapki dla medyka, znaczy dla snajpera, niestety nie tak jak są dla grubego. No gościu, nie biegaj tak. Co za typ, no. No nie wierzę po prostu.
Wkurza mnie to najpierw, że tak szybko biegają w prawo, w lewo, w prawo, w lewo, a potem przykłada i od razu headshot. Normalnie nieuczciwe to jest. No ale nic, z wami się żegnam, dzięki za towarzystwo i widzimy się jutro. Trzymajcie się.